Teraz Sign Healer, Private Blue, czy tam Private Blue. Słuchajcie, jabłko, lawenda, mandarynka, nuty wodne, fiołek, cedr, bursztyn, skóra. Zapach kupiony za... On chyba 55 zł, a nie, teraz 75 zł. Wydawało mi się, że płaciłem mniej. Cena się dynamicznie zmienia. To jest akurat cena na Eglamour. Jest jak jest. Czy warto wydać 75? Raczej nie. Bardziej wolałbym wydać 55. Zapach... Zaraz wam go opiszę może. Zapach na parfumo ma Fresh Fruity wpisane. Ultra cheap, freshy, nothing special. No, ten nadruk, pokażę wam znowu, to jest ta sama buteleczka co w wersji grey, czyli nadrukowana taka teksturka z kartki papierowej, która nawet tu jest odczepiona. Tu jest źle sklejona. Nie wyszło im coś. No mniejsza. Odchodzi nawet, widzieliście. No, tak jak ktoś właśnie napisał, ultra cheap, freshy, nothing special. Najbardziej wyczuwalne jest nuty wodne, potem jest fiołek, lawenda, jabłko, mandarynka to koniec. Jeżeli lubisz rześkie zapachy z nutą fiołka i lawendy oraz jabłka, to ci się spodoba, ale on jest prostacki, ten zapach. Sądzę, że można znaleźć inne, fajniejsze do stówki. Ale jak ci się wszystkie już oklepały, i szukasz czegoś do odmiany, to ten nie jest zły, chociaż wolałbym... Czekajcie, bo tutaj jest lepiej. Lepiej by chyba było, jakbyś wydał trochę mniej i kupił Davida Beckhama Classic Blue. Jest trochę co inny ten David Beckham, ale bije na głowę w trwałości z 3 razy tego, ten zapach. Ten nie jest zły, trzyma 4,5 godziny, ale czuć w nim no właśnie tylko te 4 nuty. Można byłoby nawet powiedzieć, że to jest lawenda, fiołek, jabłko rozrzedzona w wodzie w taki sposób, że jest delikatny, niebieski zapach. Fruity, fresh. Zostawcie komentarz, jak mieliście go w kolekcji. Będę wdzięczny i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się.